Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister i zapraszam Was na kolejny odcinek z mini cyklu Uzupełniam Luki, czyli uzupełniam luki to, czego nie dopowiedziałem w poprzednich odcinkach, dopowiadam właśnie w tym. Zaczynamy, będą trzy odcinki uzupełniane dzisiaj, jak zwykle zresztą. Zaczynamy od odcinka numer 493. 493 odcinek Super Game Show Meister dotyczył cypryjskiej wersji teleturnieju Najsłabsze Ogniwo. I tam zapomniałem o jednej bardzo istotnej rzeczy, mianowicie łańcuszek, jak Wam przedstawiłem w tamtym odcinku, to łańcuszek obowiązujący w pierwszych 7 rundach, od pierwszej do 7 rundy. Natomiast w ostatniej 8 rundzie ten łańcuszek się trochę zmienia, gdyż do wygrania jest 1100 euro zamiast 650. No i wygląda to tak. Na pierwszym ogniwie mamy 50 euro, na drugim 100, na trzecim 200, na czwartym 300, na piątym 450, na szóstym 600 euro, na siódmym 800 euro i na samym szczycie oczywiście 1100 euro. Po sumowaniu wszystkich tych limitów z 8 rund wychodzi główna nagroda, czyli 5000 euro. To był pierwszy odcinek, który chciałem uzupełnić. Odcinek numer 2. To jest odcinek numer 346. 346 na temat zadania Swojtu Bojart, które ja osobiście ochrzciłem rakietą na księżyc. Czyli ten taki łazik, trzeba go tak mocno dopchać, żeby tam doleciał i zabrał klucz stamtąd i przywiózł go z powrotem tutaj. Zresztą szczegóły są w odcinku numer 346. Na czym polega niedopowiedzenie? Ano, chodzi o statystyki. Statystyki tego zadania wyglądają tak, że w czasie swojego żywotu w Forcie Boyard zadanie rakietą na księżyc zostało rozegrane 31 razy. 31 razy. Z czego mieliśmy 15 zwycięstw, czyli 15 kluczy, 15 razy zakończonych zdobyciem klucza i 16 porażek. Nie było ani jednego więźnia. To był drugi odcinek, który chciałem uzupełnić. Odcinek numer 3. To jest odcinek 68, również Fort Boyard i również statystyki. W odcinku 68 omawiałem takie zadanie odnośnie wciągania klucza z oceanu po linie. Właśnie, no kojarzycie to zadanie. Zresztą szczegóły w odcinku numer 68. To zadanie wykonywał w polskiej wersji m.in. Mariusz Podzianowski, bo było obecne w polskiej wersji. No a jeśli chodzi o statystyki do tego zadania, to zadanie zostało rozegrane 41 razy w Forcie Boyard, z czego 25 razy zakończyło się sukcesem, czyli zdobyciem klucza. 11 razy porażką i jeszcze było 5 przypadków, kiedy to nie dość, że była porażka, to jeszcze skończył się czas i zawodnik został uwięziony. No właśnie, tak to wyglądało. No i to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!